Wyobraźcie sobie, że pewnego razu na świat przyszła pewna gra. Niestety była w dosyć kiepskim stanie. Otrzymała za to tęgie lanie, lecz powoli stawała się grywalna. Była poprawiana, łatana. Dodawano do niej nową zawartość. Niestety. Coś się popsuło. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. Ach, szkoda, kurwa, gada. Szkoda szczepić ryja, naprawdę. Cześć, z tej strony Liduch. Wybaczcie mi ten wstęp, ale no po prostu nie mogłem się powstrzymać. Dzisiaj już tak na spokojnie chciałbym porozmawiać sobie o nowym kontrowersyjnym abonamencie Fallout First, który Bethesda wprowadziła do Fallout 76. W internecie zrobiła się ogromna wrzawa. Większość dyskutuje o prywatnych serwerach, lecz nie zapomnijmy, że to nie jedyne rzeczy, jakie oferuje ta usługa, lecz chyba najważniejsza. Poza możliwością stworzenia prywatnych światów, osoba, która wykupi abonament, otrzyma pojemnik na złom. Umożliwia on przechowywanie śmieci potrzebnych do craftingu bez limitu oraz namiot, dzięki któremu można ustanowić nowy punkt szybkiej podróży w dowolnym miejscu. Każdy miesiąc posiadania abonamentu dodaje do konta 1650 atomów, czyli wirtualną walutę, a także dostęp do unikatowych ikon oraz gestów dla postaci. Ostatnią rzeczą jest unikatowy pancerz strażnika wyglądający identycznie jak ten weterana z Fallout New Vegas. Jedyna różnica jest taka, że nie ma on na sobie symboli LAPD, tylko innego departamentu. Gesty, ikony oraz pancerz trzeba odebrać w atomowym sklepie. Nawet po anulowaniu subskrypcji można zachować do nich dostęp. No, wszystko pięknie. Tyle, że miesięczna opłata za abonament wynosi 63 zł. Można też wykupić roczny pakiet za 499 zł. Powtarzam. Złotych! Za granicą rok kosztuje 100 dolarów, czyli mniej niż w Polsce. Naprawdę bulicie więcej niż na zachodzie. Brawo! Nawet na zachodzie abonament został odebrany negatywnie i tam też wylało się największe wiadro z gównem, więc sprawa jest naprawdę głębsza, bo tu chodzi o coś więcej. Szczerze? Nie czuję się jakoś zły, po prostu no nie skorzystam z tej super opcji, jestem za to ogromnie zażenowany, że ktoś pomyślał, że znajdą się osoby, które dadzą za coś takiego pieniądze. Wybaczcie, dzisiaj jednak nie będzie poważnej analizy. Po prostu szczerze powiem, co o tym myślę oraz o samej grze. Największym problemem, który zabolał mnie oraz większość graczy, jest to, że Bethesda wprowadziła karnet po serii ogromnych wpadek oraz ściągnięciu na siebie lawiny krytyki. Gdyby Fallout 76 od początku był najlepszą grą MMO na świecie, a Bethesda byłaby Rockstarem, to zapewne nikt nie miałby pretensji. No ale kurwa nie jest i nie była. Firma zamiast dalej po cichu naprawiać grę, urozmaicać jej zawartość, udowadniać tym samym swoim krytykom, że się mylą, staje po prostu na środku sali wypełnionej graczami, woła wszystkich do siebie, po czym wyciąga shotguna i wali sobie w stopę. No takich rzeczy się po prostu nie robi. Czy ostatni rok ich czegoś nie nauczył? Który kurwa debil wpadł na taki genialny pomysł? No ja naprawdę tego nie rozumiem. Zresztą nawet przeprowadzona ostatnio na kanale ankieta pokazała, że wiele osób nie ma pretensji o to, że Bethesda oferuje płatny dostęp do serwerów czy tam innej zawartości, tylko robi to właśnie po tym wszystkim, co odjebała. Drugą rzeczą, którą można zarzucić abonamentowi, jest jego wysoka cena, co idzie w parze z tym, że gra jest ciągle w wielu aspektach do poprawki. 63 zł. Za co? Za serwer dla ciebie i 7 znajomych? No nieco wygórowana cena jak dla tak ograniczonej funkcji. Na normalnym serwerze może grać do 24 graczy naraz i proszę mi nie mówić, że 8 osób to jest dużo. Tak czy inaczej, moim zdaniem najlepszym kompromisem, jeśli Bethesda chciałaby dalej naliczać opłaty za utrzymanie serwerów, byłby podział abonamentu na samą funkcję prywatnych światów oraz na pozostałe przedmioty. Wtedy też ludzie mogliby wybrać, co ich bardziej interesuje, a cena by spadła. Aktualny abonament oferuje 1650 atomów miesięcznie. Otóż moi kochani, 1650 atomów normalnie kosztuje 64 zł. Podejrzewam, że cała ta dodatkowa zawartość to tylko pretekst, żeby je nam wcisnąć, bo nikt ich nie kupował. Podejrzewam, że to właśnie one najwięcej są warte w tej całej opłacie. A pozostała zawartość? Te rzeczy są tak ciekawe, że w każdej dyskusji nikt w sumie o nich nie wspomina. Pojemnik na śmieci, do którego jak włożysz przedmioty, to przepadają. Słabo wykonany pancerz strażnika żerujący na sentymencie graczy do New Vegas. Ikonki, gesty... Zajebiście, no tego... Tego oczekują ludzie. Fajnie, ale jeśli coś, co zwie się Fallout First, to raczej oczekuje się potem jakiejś większej, zajebistej zawartości, a nie czegoś takiego, no sorry. To nie jest tyle warte. Myślę, że Bethesda spokojnie mogłaby naliczyć opłatę w granicach 10-20 zł, ale nie więcej. Nie za serwer dla 8 osób w grze z otwartym światem. Nie dla takich... zbugowanych
gównianych przedmiotów. No ludzie, jednorazowa płatność również byłaby dobrym wyjściem. A najlepiej, gdyby Bethesda zadośćuczyniła graczom i przestała próbować dojść ich z kasy, kurwa, ile można z tej gry wyciągać, naprawdę, no... Ludzie, nie oczekujcie więcej pieniędzy za ten produkt, spróbujcie najpierw odbudować zaufanie ludzi. Krok, który mógłby pokazać wszystkim dobre intencje twórców, okazał się strzałem w stopę. 500 zł, czyli cena rocznego abonamentu, to suma, za którą w Polsce można kupić przychylność człowieka albo ją stracić. Wasze komentarze tylko to potwierdzają. Fallout 76, naprawdę, nie oszukujmy się, ma tak zjebaną opinię, że większość społeczności graczy nawet nie dopuszcza myśli, że ten tytuł może sprawiać komukolwiek przyjemność z gry. A uwierzcie mi, bo może, no. Ja wypowiadam się ze swojej perspektywy, w niczyim imieniu. Gram w ten tytuł, jestem graczem, no może byłem, bo w sumie teraz nic się tam nie dzieje, czekam na nowe DLC, ale oczywiście Bethesda mnie zawiodła i poczekam na nie do przyszłego roku, a na razie no nie zamierzam wracać do tego tytułu, chyba że żeby porobić jakieś zdjęcia albo znaleźć materiały do filmów. Tak czy siak, no gra jest pusta, no na pewnym etapie już naprawdę nie ma tam co robić. Skoro za to zapłaciłem, to liczę, że za rok, dwa... Nie będę pamiętał o tym, co się działo, a te wszystkie trudności były jedynie chwilowe, tak jak w przypadku No Man's Sky. Dlatego przez ponad rok od premiery milczałem, gdy Bethesda robiła głupoty. No bo ile można mówić wszystkim, że zło jest złe? Lecz teraz czuję, że zachłanność Bethesdy czy tam ZeniMaxu jest po prostu brakiem poszanowania konsumenta. Kredyt zaufania powoli się kończy i mam nadzieję, że jakoś naprawią ten swój blamasz. No ale jak zawsze najwięcej krzyczą ci, co z całą sprawą mają najmniej wspólnego. Mnie nie obchodzi, czy uznajecie graczy 76 za gorsze osoby, bo ja nie zamierzam bronić tej gry ani jej promować. Gram dla siebie, dla własnej satysfakcji i dzielę się informacjami zawartymi w niej, by inni nie musieli tego kupować. Jeśli dla kogoś mówienie o czymś oznacza promocję, no to kurwa sorry, nie mamy o czym gadać. Nagrałem kilka filmów poświęconych komunizmowi, w których go nie krytykowałem, a nawet podkreślałem rzeczy, które sprawiły, że ludzie w niego uwierzyli. Ale czy to oznacza, że go popieram? No jasne, że nie. To system, którym gardzę. To, że o nim wspomniałem, służy jedynie zwiększeniu świadomości młodych widzów tego kanału, bo starszym myślę, że nie ma co tłumaczyć. Tak, właśnie porównałem Fallout 76 do komunizmu. Możecie zacząć festiwal śmieszkowania. Ojej, troszkę za bardzo odbiłem od tematu, dobra, wracamy. Fallout 76 jak wszystko ma wady i zalety i indywidualną sprawą każdej osoby jest to jego ocenia. Lecz nie oszukujmy się, no mogło być lepiej. Ten cały wywód dąży do jednego, że niektórzy uważają, iż tej gry nie da się uratować, że należy po prostu o niej zapomnieć, zakopać. Nie zgadzam się. Trzeba walić wujka Todda w pysk tak długo, aż zacznie mu wychodzić, bo przecież my gracze nie chcemy źle. Jestem zdania, że możemy pogodzić interesy zarówno graczy, jak i producenta. Tylko trzeba chcieć się otworzyć. Bethesdo, stworzyłaś ciekawy świat. Scenarzystów masz naprawdę boskich. Dorzuć do tego serce, jakie włożyłaś w Far Harbor czy też The Elder Scrollsy i wyjdzie naprawdę dobra gra. To nie jest tytuł, który wydasz raz i zostanie w takiej formie do końca świata. Nie! To gra online, czyli można ją poprawić. Macie jeszcze szansę. Wy, drodzy widzowie, jesteście tutaj, by obejrzeć, jak jadę po grze, po Bethesdzie. Ale ja nie jestem typem gościa, który będzie bawił się w polowanie na czarownicę, będzie urządzał igrzyska ku uciesze tłumów. Podburzał was jakoś. Mówienie, że zło jest złe, to głupota, nie odkryje nic nowego. Zamiast tego wybieram trzecią drogę. Drogę kompromisu. Złośliwi powiedzą, że to syndrom sztokholmski. Może i tak, ale ja powiem, że to cierpliwość. Każdy z was oceni sprawę sam. Mam nadzieję, że smutni panowie z Bethesdy usłyszą głos ludu i wrócą na właściwe tory. Gracze 76 już nieraz pokazali, że mogą wymusić na producencie konkretne działania, takie jak torby czy też powrót bohaterów niezależnych, z którymi będzie można wejść w dialog. Bethesda mocno dała dupy i jej pierdolonym obowiązkiem jest poprawiać Fallout 76 tak długo, aż będzie to jedna z lepszych gier MMO na rynku. Ma na to środki, więc niech weźmie się do pracy zamiast kombinować, jak wyciągnąć od ludzi kasę, nie dając nic w zamian. Poczekamy, zobaczymy. I na koniec, powiem wam, że gościu, który stworzył domenę Fallout First, ma moje propsy po wszeczasy. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Cześć!